Dzień dobry, witam w kręciku Sweta na osadzie. W dzisiejszym odcinku jest zbiór słomy. Dzisiaj będzie zbiór słomy, wapna, no i jak starszy czasu to jeszcze sobie potalerzujemy. A włączymy koguta, żeby nie było. Nie wiem czemu. A była mało miejsca na dysku albo coś. Było tylko 20 FPS w tej grze. To chyba mało miejsca na dysku mogę mieć w takim razie. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy, może się później to jakoś ogarnie. No i oczywiście 132 tysiące litrów słomy. 3 belki na widłach i 12 na przyczepie. Więc myślę, że i tak wiem, że będzie stóp pełny i tak. A kurde, tą przyczepę nie wiem jak rozładować. Może rozładuję ją tak trochę nierealnie. Chyba tak zrobię, że zwalę ją nierealnie, ale załadujemy ją realnie. Tak, wiem, że to jest może oszukiwanie, no ale po prostu czuję, nie wiem, się dzieje. Czy mam mało miejsca na dysku, czy jak jaki ciu? Czy ja muszę zrobić aktualizację OBS-a, czy co? O. Tak naprawdę to tu jeszcze ten kurs i będzie prawdopodobnie pełno. Widły złożone, więc teraz może się wykręcić. Co tam jest? A, bo ten, ja ten stuk miałem w ogóle sprzedać i to naprawić, ale jak widać zapomniałem. Czego teraz nie wykręcę, bo tam jest kurde wyżej. Ale dobra, sobie poradziłem. No i co, jedziemy zbierać słomę i tyle, nie? Później będę wapnował. A jeszcze później zobaczę, może to wymieszam talerzówką, może nie. Zobaczymy jak starszy czas, nie? Bo może zrobię, dołożę talerzówkę do tego. No możliwe, że tak zrobię, że dołożę sobie talerzówkę do ship. Też by to nie było głupie, nie dołożyć sobie talerzówkę do ship. Są 4 belki, a tam? Też chyba 4. Albo 5. Nie wiem, tu sobie zostawię przyczepę i tyle. No i dobra, tu są 4 belki w tym polu, to wiem. A, ugniatania roślin nie włączyłem, ale to dzisiaj nie jest potrzebne. Bo najważniejsze jest przykoszenie. To czemu mi tak ścina tę grę? Tego nie wiem akurat. Stój, gdzie jedziesz? Wiem, że to jedna belka została, ale musiałem się tamto pole. Tu jest 5 i tam jest jedna, dobra, tak to wyliczać. Gdyby ta prasa jeszcze belki proste kładła, a nie obalała im, to też było robię. Ale na pewno lepsze zbieranie widłami te belek. Niż kurde. Tak jak to zawsze robiłem poza odcinkami. Czyli bieganie z belką po całej mapie, nie? Już dawno chciałem takie zbieranie zrobić, ale nie było nigdy czym. Dobra, dwie belki zostały i koniec.
kolejne pole. No, bo te pole jest tutaj zabrane. Tam jeszcze jest do zbierania i tam jest do zbierania, dobra. Jeszcze parę pól jest do zbierania. Trzy pole są chyba do zabrania. Tylko nie wiem, czy ja pierwszy pojadę się rozładować. Bo trzy sztuki jeszcze wejdą, nie? Ogólnie by weszło 5, tylko nie chcę się pewnie walce radować. I dlatego zostawiam sobie tak. Teraz muszę znowu na to przeskoczyć. Dobra, tu tylko cztery belki są, tak? Bo tutaj pod drzewkiem nie ma żadnych. Nie. To te cztery belki jeszcze będą się wziąć. Przydałoby się takie ochi jak. Tamte trzy, a tą jedną może bym sobie wrzucił ręcznie. Bo nie będę specjalnie tu przyczepą przejeżdżał. Po jedną belę. Zacinek na poniedziałek oczywiście. Wczoraj wielmoża była. Wielmoża tydzień temu 1100 wysiedli miała firma, więc bardzo ładne wyniki robił wielmoża ostatnimi czasy. Przynajmniej na ten ostatni dzień. Holzaj. Ale zadzwonił, o, żeby nie przeklinał. No 11 ton więcej teraz działa, no bo jedną belkę więcej. Tak to wychodzi. Ale czemu ja mam tyle FPS-ów? Co jest? Muszę sobie tego kompa ogarnąć i go wyczyścić w końcu. Czemu tam skanowanie dysków i to wszystkie te śmieci mu wierdzielić. Dobra. To już dużo nie wejdzie. Ale te raczej powinny wejść. Co tu, motory jakieś? Nie no, kombaj. 54 na 54. A, to nie widać. Dobra, niech tak stoi.
Znaczy, nie podniosę tego oceniego tyle. Ale ten tour jest strasznie długi z tego co widzę, nie? No i dobra, gdzie teraz jechać? Może na to nowe pole pojadę? Ja na to nowe pojadę, pozbierać. Dzisiaj będzie jak teraz jeździł dość far z wapnem. Tylko coś mi chyba trochę wapno zrobiło, a miałem kupione. Coś mi wapno zrozumika z niego. Więc będę chciał sobie dodać tutaj. Trzeba pomyśleć, gdzie to przyczepę zostawić. Tak, żeby się nie najeździć za dużo. Tam, gdzie jest najwięcej belek. Najwięcej belek jest tutaj na dole, z tego co widzę. I co, tylko te trzy belki to jeszcze będą? Tak, bez kitu, ty. Te trzy belki jeszcze tylko będą. Spokojnie, miniaturka jest zrobiona. Ja myślę, że tych belek tutaj jest więcej. Myślę, że tych belek jest więcej tutaj zrobione, no ale okej. Skoro tyle, to tyle, nie? Tam na tym drugim też pewnie coś belek będzie. Więcej nie będzie. No te belki dość duże w sumie są, nie? 11 tysięcy litrów to trochę jest. Jak na co 25. Ale to przez to, że taka, że prasa jest taka. Taką pojemność mam, nie? No tak by miało pewnie 5 tysięcy albo 7,5, nie? No to by trochę więcej było. Ale tak to jest. Bele trzeba pozbierać i tyle. Tarejrara. A w kolejnym odcinku chyba żniwa sobie zrobię. No na pewno żniwa, no bo nic innego już nie mam do roboty. Więc muszą być żniwa na pewno. Ale przed kolejnym odcinkiem na pewno muszę sobie ogarnąć tego kompa i zobaczyć co tam jest i tak. Na pewno zaktualizuję się OBS-a, bo to pewnie przez to, że mam OBS-a pełnego. Aha, no tak, przecież ja tu zbierałem na tym polu. To ja już nie mam belek do zbierania, dobra. To było pierwsze pole, które zbierałem. No dobra, no to... Nie mam już więcej do zbierania, więc... Wiem, że mam gawałowanie przez głupotę. Więc trzeba je teraz wapnować. Muszę sobie dopisać wapna, bo miałem cały reżytki wapna na spany. Tylko, że... A, bo ja pewnie tego... Nie, albo nie miałem. Nie pamiętam. No pewnie, ale...
nic tu nie współgra ze mną się. A jak zrespię sobie worek wapna, to nie ten? Respaletę. To mi to wsypie? Coś się popsuło z rożytnikiem. A na pewno tym rożytnikiem wapnowałem, przecież to jest niemożliwe. Coś poszło nie tam. No to ręce powapnęło. Ja pierdzielę, czemu tu wszystko musi iść pod górkę? Nie wiem, że mi się tak lekko spieszy, no nie powiem, nie ukrywam, że nie. Co jest z tym rozrzutnikiem nie tak? Jest mi rozrzutnik jechany. Nie. A pokaż mi tak. O, rożytnik. Bo w ogóle coś jest zbugowane chyba w tym rożytniku. On się chyba zbugował. Możliwe. On jest coś zbugowany ten rożytnik. On się zbugował. Jakie gówno. On się zbugał, bo w ogóle nie ma żadnej tej. Żadnej ikonki. Ani awornika, ani wapna. Dobra, to wiesz co zrobimy? Robimy tam. $7200 mam na koncie. Robimy tak. No co zrobię, no? 7200 sobie zrobię. I kupię sobie ten oryginalny rozrzutnik z Unii. Ale czemu on się zbugował? Coś musiało pójść nie tak. No i 7300, no i pasuje teraz. Bo tyle miałem na koncie, miałem. No i tu się da. Nie napełni, tylko ustaw sobie 20 ton, 18 ton, bo tam było 18 ton. Gra muzyka. Teraz pytanie, gdzie ja muszę wapnąć? Na pewno tam. Tu nie muszę, dobra. Tu jest full. Tu muszę na pewno zwapnąć te jedno pole. A to? To jest doskonałe. To też. To też. To jest 6,50, to jest ok. Ja bym musiał też to pewnie zapnąć, nie? No bo jest w porządku, ale. Ale te pole mi tutaj przeszkadza, nie? Zobaczymy. No, tamte jedno pole na pewno sobie zapnuje. Do 19. No. Dobra, zapnuję to i chyba talerzówki już nie będę używał. W kolejnym odcinku sobie użyję talerzówki.
Nie, naprawdę, ale muszę zobaczyć. Muszę zobaczyć, naprawdę muszę ten komputer zobaczyć, bo to jest. To jest masakra grać przecież na 20 FPS-ach. Gdzie zawsze miałem 100 FPS-ów na tej mapie. Ale to nie może być, że save pizięty, bo na nowym serwerze tak samo miałem. Więc musi coś być z kompem. Gdzieś musi mu brakować miejsca. Tyle co, już się powiek. Albo to dole, myślę, że ta klapa się otwiera na boki, a to dole jednak idzie. Okej. Jaka tu w ogóle dawka idzie, bo ja tu ni cholera nic nie wiem. Co tu się dzieje z tą grą dzisiaj? Czemu w ogóle tej flagi nie mam? Do chuja. Daje w ogóle coś to wartowanie, czy nie chuja? Nie wiem. Zapłacę sobie za to badanie gleby, no ale. Nie wiem, czy to coś da w ogóle. Czy tylko mi to pieniądze wjebało. Co tu się dzieje? Czemu to nie działa? Czemu nie mam tej flagi? Ta gra jest tak zbugowana, czy jak chuj? Nie, wapno rozcieje, ale później sobie to poprawię. Po odcinku to poprawię, bo już teraz nie mam siły na to. Widzę, że rozrzutnik był zbugowany. Nie wiem, naprawdę, co się dzieje. Się dziwne rzeczy dzieją. A może ten rozrzutnik nie może wapna nadsypać? Ja idę. No. Żebyś tak był. 15 po 10 po. Dobra. Jak będę wyjeżdżać na działkę, albo nie, tak bądź. Już masz pójdę, nie? No zapasowe, nie działam się. No, żeby otworzyć bramę. No mam, pilota dobra. mam. Tylko tu bądź. Nie wiem. Rozsieje to wapno i koniec. Że ja sił do tej gry. No. Muszę później to dodać, ten kaputy. Co tego chuja boli? A, może przez to. Dobra. Nie, ja muszę go całego wyczyścić. Mówię, żeby mu zeskanować te dyski wszystkie i wtedy może lepiej będzie działał. I przede wszystkim OBS-a zakręć dalej, bo zobaczę, czy bez OBS-a będzie tak samo. Nie no, najgorszy odcinek serii, nie? Nie dość, że musiałem zmienić rozrzutnik. Bo tamten nie działał, to jeszcze kurde mi tu nie działa ten. Jeśli cię sobie zapiszę sobie wapno i dodam sobie obornik, nasypię, no dobra. Nie będę mówił, jak to zrobić. Będzie git.
Hej, przydałoby się takie okno. Ten rów musi być tu zakopany i to będzie połączone. Te dwa pola będą połączone ze sobą. Będzie takie fajne, duże pole. Ale no nie, dalej nie ogarnę, co tu się stało, nie? Co mogło pójść nie tak? Albo pierw zresetować save'a, ale to raczej reset save'a chyba raczej nic nie pomoże tutaj. No ja takie, że tylko teraz boję się z tym wapnem i tak wiem, że to mi nic kurwa nie daje to wapno. No i tyle. Na raz. I co ja wam mogę powiedzieć, no? Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się ciepłutko. Cześć i papa. To tyle mogę wam powiedzieć. Jest 28 minuta. Dziękuję za oglądanie, na razie i cześć. Dobra, wapno skończone, więc na razie to tyle.